Siemanko YouTube, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na taki temat dosyć ciekawy, jakim jest, czy według mnie jest ciekawy, jakim jest kupowanie zasięgów, kupowanie followersów i generalnie tacy fejkowi influencerzy. Ja to tak nazywam. Jak wiele z was na pewno już zauważyło, są osoby, które kupują sobie właśnie zasięgi, kupują sobie obserwatorów i tak dalej. I zacznę od takiego najbardziej z jednego poziomu dojdę do ostatniego i jak to rozpoznać, bo nie zawsze to jest takie oczywiste. Więc pierwsze to jest to, że ktoś ma bardzo dużo obserwujących, typu nie wiem, 100, 200, 300 czy nawet więcej tysięcy, ale to się w ogóle nie przekłada na ilość lajków pod zdjęciami czy komentarzy pod zdjęciami. I jakby przeliczyć ten engagement, czyli to zaangażowanie, to będzie poniżej procenta, czasami może być nawet 0,5%. I to już świadczy o tym, że dana osoba ma kupione zasięgi. Dlatego, że nie da się mieć takiej, nie da się skupić tylu ludzi, takiej grupy odbiorców i nie mieć od nich zaangażowania. Więc oczywiście to zaangażowanie wraz z ilością followersów spada i powiedzmy, że przy 100 tysiącach ma się około 2-3% zaangażowania, a przy milionie można mieć już właśnie około tego 1%. Ale co do zasady, to będzie widać, że ktoś na przykład ma, nie wiem, 100 tysięcy obserwujących, a na przykład lajków pod zdjęciami ma 1000, załóżmy. Zazwyczaj tych lajków pod zdjęciami będzie od powiedzmy 3-10% ilości followersów. Oczywiście mniej będzie w przypadku, gdy ktoś ma bardzo dużą grupę odbiorców, więcej, gdy ktoś ma mniejszą. To jest pierwsza grupa takich fejkowych influencerów. Druga grupa to są ci, co się ogarnęli, że jakby okej, to widać w chuj, że ktoś ma kupionych obserwujących, więc kupują też lajki i komentarze. I tutaj pokażę wam przykład, jak wyglądają takie komentarze. I jak widzicie, te komentarze są bardzo takie generyczne, że one będą pasowały do każdego postu. I tu was zaskoczę, że te komentarze, które teraz widzieliście, to były komentarze pod postem z kosmetykami. Tam nie było osoby, widać nawet, tylko to były po prostu jakieś kosmetyki. I to też właśnie widać, że komentarze są typu, wiesz, ładne, śliczne, miłego dnia, albo same serduszka, same emotki. Jeżeli takich komentarzy jest bardzo dużo, to widać, że to jest po prostu kupione, bo no, nikt tak nie komentuje. Wiadomo, że może się zdarzyć tak sporadycznie, że ktoś tam właśnie wrzuci jakąś emotkę, czy właśnie napisze, nie wiem, pięknie wyglądasz, cokolwiek, ale co do zasady, wśród, nie wiem, 50 komentarzy, takich komentarzy może będzie 5-10, a nie 80%. I tu dochodzimy do trzeciego punktu, co jest najtrudniej, w sensie najciężej to zauważyć. I ja dopiero zacząłem na to zwracać taką większą uwagę, jak zacząłem prowadzić Improved Wear i do mnie się zgłaszałem po prostu w każdym tygodniu, nie wiem, kilka osób a propos właśnie jakichś współprac. I ja te konta zacząłem przeglądać i zauważyłem pewną rzecz, że wiele osób, zwłaszcza młodych, typu nie wiem, 16-20 lat, to są to osoby, które o tyle... To nie jest tak, że oni mają fejkowy zasięg, tylko że ten zasięg to jest taki gówno zasięg, on nie jest nic warty, dlatego że te osoby często należą do grup, w których ileś tam osób się wspiera między sobą, typu na przykład, nie wiem, jest 100 osób, które nawzajem siebie wspiera i nawzajem siebie komentuje. I to widać po takich komentarzach, zwłaszcza produktowych, zwłaszcza takich sponsorowanych, że na przykład ktoś wrzuci, załóżmy, nie wiem, jakaś laska wrzuci kosmetyki i komentarze są typu: o kurczę, muszę spróbować, o, tego produktu nie miałem od tej firmy. I takie, wiecie, też mega sztucznie to wygląda, tylko że to są... To jest organiczny zasięg, mimo wszystko, w sensie to są prawdziwe osoby, to nie są boty, tylko to są rzeczywiste osoby, które to piszą, tylko że to jest dalej sztuczny zasięg, bo jakby te osoby mają to w dupie, one się umówiły między sobą, że wspierają się nawzajem, komentują, dają lajki, followują, ale nic za tym nie idzie, bo oni ani nie wygenerują żadnej sprzedaży, ani nie są, no w żaden sposób nie mają zaangażowania tych widzów, tylko to wszystko jest sztucznie kierowane, żeby właśnie różne marki na to poszły. I nie ma co ukrywać, w wielu przypadkach to działa po prostu. Dużo firm jest takich, że one jakby nie mają czasu nawet przeglądać takich profili, bo oni, nie wiem, mają 1000, powiedzmy, influencerów, 1000 współprac barterowych, więc nie będą przeglądać każdej współpracy oddzielnie, jak to wygląda, tylko zobaczą, okej, ten ma, powiedzmy, nie wiem, 50 tysięcy obserwujących, wpierdolą go do takiego kalkulatora zasięgu, ja dam link w opisie do takiego kalkulatora, zobaczą, że ten engagement się zgadza do tej liczby obserwujących i git, no i wyślą im produkt. Wiadomo, że to nie będą poważne umowy, to nie będą umowy na opiewające na jakieś tam pieniądze, tylko zazwyczaj umowy barterowe, ale wiele osób na to po prostu, wiele firm się na to nabierze i wiele osób też się można na to nabrać. Także pamiętajcie, że to nic nie daje, w sensie
to jest łechtanie ego. Tu dobry przykład jest na przykład Australii, która całkowicie wyeliminowała ilość lajków pod zdjęciami, że tam nie widać, ile ktoś ma lajków pod zdjęciami w Australii, tylko właśnie widać te komentarze, ilość followersów, bo wiele osób po prostu no, zauważyli, że to niszczy głowę niektórym osobom, że powiedzmy, nie wiem, spada im ilość lajków. Także mam nadzieję, że ten film był pomocny, był ciekawy w jakikolwiek sposób dla was. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zadajcie w komentarzach pytanie albo tematy, które mam poruszyć w następnych filmach. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro.